Przepraszam, zamówiłem książki z Fili Narbuta i z Akademika. Mogę to odebrać? Nie, musi pan udać się osobiście po te zamówienia. A gdzie to jest? Koleżanka panu wytłumaczy. Zapraszam w podróż. Ale ja nie mam biletu. Dziś nie będzie panu potrzebny. Wystarczy legitymacja studencka. To nasz pierwszy przystanek, Filia Narbutta. Może przeniesiemy się do środka. Co się z nami dzieje? Jak pani to robi? Magia biblioteki. Chciał pan odebrać książkę? Tak. A legitymacja? Książka jest na miesiąc. Gdzie pan zamawiał drugą? Akademik. Jesteśmy pod Akademikiem, tak zwanym Alcatrazem. Przenosimy się znowu na drugie piętro. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać to podróżowanie. Dokąd teraz lecimy? Dla odmiany zróbmy mały spacer. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. My po książkę. Z wolnego dostępu czy zamówiona? Zamówiłem. A co to jest wolny dostęp? Dowie się pan w następnej bibliotece. Proszę. Dziękuję. Magia naszej biblioteki. Jesteśmy pod domem studenckim Babilon. Tutaj pierwsze piętro. Tu też spacer? Tak, ale trochę szybciej. Tu jest czytelnia, a my przejdźmy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może panu pomóc? Chciałem zobaczyć wolny dostęp. Proszę. W wolnym dostępie książki ustawione są tematycznie według działów. Nazwę działu może pan sprawdzić w katalogu komputerowym bądź wyszukać książki bezpośrednio na półce. A jak znajdę, to co dalej? Muszę ją zamawiać? Nie, podchodzi pan z wybraną książką do mnie, a ja ją panu wypożyczam. O, fajnie. To ja jeszcze wezmę to. Proszę, książka jest na miesiąc. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Zrobiłam sobie przerwę. Koleżanka wytłumaczyła wszystko? Tak. Nawet wypożyczyłem sobie jedną książkę. To co, lecimy dalej? Nie. Ja już wiem wszystko to, co chciałem. Nie mam siły. Okej. To już koniec naszej wycieczki. To nie było miłe. Proszę sobie odpoczywać. Chciałam jeszcze pokazać dwie biblioteki. Biblioteka Domu Studenckiego Żaczek i Biblioteka Wydziału Chemicznego. Ale ja nie jestem studentem Wydziału Chemicznego. Ta biblioteka jest naszą filią i jest dostępna dla wszystkich studentów, którzy mają konto biblioteczne. Już? Tak, ale jeśli pojawią się kolejne trudności, zapraszam do naszych oddziałów. Wypożyczalnia studencka na parterze, oddział informacji naukowej na pierwszym piętrze lub wolny dostęp na górze. A w internecie też coś znajdę? Oczywiście. Można znaleźć informacje o bibliotece na naszej stronie internetowej, a także na Facebooku i na YouTubie. Podobała mi się ta wycieczka.